Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny odcinek serii Scrap Mechanic, ze mną jest Paweł! Gdzie? Kaj! Ja mu co? Zaraz, jak gdzie on jest? Ja mu zaraz przydzwonię normalnie, tak mu będzie szumiało w uszach, Paweł. Że hej. A, to ja, dobra, to cześć. Cześć, dzień dobry. Maszyna do zniszczenia jest duża, tak, wow. Pszczeli ul. Troszkę nie wiem, czy mi się to kojarzy dziwnie, troszkę zlodziło. Ile masz FPS-ów? Jak wbiegam, to słabo. Ja też, a jak testowaliśmy ją przed nagraniem, to było wszystko spoko, nie? Nie, ta właśnie się obraziła. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie możemy wbiegać zbyt szybko. Ziu, już leci 120 FPS-ów. Witam, cześć, mam to. No, ładnie leci, ładnie. Dawno niszczenia nie było, musimy przyznać. Bardzo chyba. Dawno no? Niszczenia nie było. Strasznie dawno nie było. Trzeba to rozwalić, a to jest maszyna od widzów. To jest maszyna od widzów, specjalna maszyna, pszczeli ul do zniszczenia, tak. Pszczeli ul. Tak mi się kojarzy jakoś. Ochrzcił. Co, od dołu mówisz? Od dołu chyba najlepiej będziemy rozwalać, bo widzę, że silniki są u góry, tyle sprawdzałem. Dobra, jak tu się wejdzie, to jest hardcore jakiś. Disco, nie, no nie, na pół piętrze, nie? Tutaj no na tak. Dole jest spoko. To co trzeba to odciąć. Nie, czekaj, zobacz, to jest, ale to są małe silniczki, zobacz. Jakie małe, patrz, to są te czerwone. Widzisz? Różowe. No to różowe, no. Ale są całkiem spore chyba. Dobra, ja spróbuję wyciąć tutaj małą dziurę. Mnie się wydaje, że u góry się trzymieją te mocniejsze takie. Mnie się wydaje, że nie usuwajmy na razie żadnych i zobaczymy, co się stanie, bo... Nie, no bez sensu. Wiesz, co tam usuwanie silników to nie jest dobry pomysł po prostu, no. Nie, no silniki nigdy nie były potrzebne w życiu. Do latania. Do czegokolwiek. Ja zawsze lecę bez silników. No wiem. Na co komu silnik? Ciężko się to urywa. Odpadnie kiedyś czy co? Ej, bo ja nie wiem gdzie tu jest... Bez sensu też szkło jest zrobione. Teraz nie wiem gdzie jest urwana, gdzie nie. Widać, nie? Nic nie widać. O! O! No i hej! No i hejka! Okno, nie ma okna. Jest lepsze tak. Okno. Czekaj, to można wyrwać. A tu jest tak. Ej, to strasznie ta. Dużo, muszę ci powiedzieć. Bardzo wielkie to. Papik. Ej, tu się trzyma na dole. Żartowałem, nie ma. Źle. Dobra, a uważaj, tam jest dziura, taka ziejąca, to światło. Możesz włączyć, będzie nam troszkę widniej. O. No włącz, bo nagranie mam, muszę widzieć, co się dzieje, muszę być oświetlony. No, orzesz zostało ty. Włączone. Zostało włączone. No zawsze, co tu robisz? Tu jest pięterko znowu. Pięterko? O, tam silniki na dół co pchają, gdzieś? A to bez sensu, to go usuń od razu. Takiego to usuwaj od razu, słuchaj, to nie. Od razu, po co komu dziś? Takie silniki. Pchający na dół? Nigdy. Sio. Coś gin, stało. Gin, silniczku. Usuwam silniki. Znalazłeś kolejny? Oczywiście, że cztery są. Patrz, co ja zrobiłem. Usuwam te silniki, żeby nas... Wow! Ale to dupło. Dupło? Co? Cześć, jak dupło? Ja to tak bardziej po śląsku chyba, nie? Wow! Daj, robimy tutaj dziury i niech to pierdzielnie na dół. Mówisz? Dobrze. A, niepotrzebne na takie rzeczy w ogóle. Porę te dziury zrobiłeś. Czekaj, no bo widzisz... No, to... Oj! Dobrze. Co się dzieje? Boję się. Jakieś dziwne rzeczy. Czekaj, bo tutaj ten szparka została. Widziałeś? No, jest tam taki kawałek mały. O, dobra. O! Poszło? O, leci! Jej. Leci, uwaga! Uwaga na główki. Ale według lagi, jak to spadnie. A, faktycznie, bo to w sumie takie płaskie jest troszkę. A schody nam potrzebne w ogóle? Nie, no co ty? A, no to jak tak mówisz. Ty, co one robią? Z buta! No. Ej, szkoda, właśnie. Tego, friendly. Powiem tak, w Scrap Mechanicu powinny zrobić aktualizację i no. Zamiast na przykład młotka, też można butem uderzać, wiesz? To by było super. To była genialna aktualizacja. To byłoby super, wiesz, tak wszystko wchodzę z buta, wszystko butem. Z buta tak. Wjeżdżą na rejony. Taka animacja, tak taki. Kamerka ci lekko podnosi, taki but leci, nie wiesz? Tak. To byłoby super, zobaczmy. To byłoby genialne. O. Wow! Trzeba było to chyba. Złamać. Ten... Jeju! Nie pozwól, że to spadło! Poczekaj. No i to tak laguje, poważnie? No widzisz jednak, chyba tak. Może to te rzeczy, co spadły wcześniej, wiesz? Nie, ja myślę, że to są te rzeczy, które tutaj teraz są. Po prostu są za duże. I dotykają ruchomych... Czekaj, chwilę, bo tu usuwam, uwaga. Ups, widzisz od razu wyżej. Ale faza. Ups. Ale faza, widzisz? To upadnie na ziemię, na pewno będzie lepiej. No tak, no bo to jest w locie, to nie może tak być, o. W locie jest. W locie nie może być, ale jeżeli jest na ziemi, to jest dobrze, to nie laguje. A, no to zaraz się przekonamy na pewno. Na pewno się zaraz przekonamy. No.
No. Ja bym uciął ten cały kawałek tutaj, wiesz? A. Ten tutaj? O, o kurczę, tu. Czekaj. W tamtą stronę, wiesz. Tylko tutaj za bardzo nie ma jak chodzić teraz. Można dobudować coś tak, wiesz. 3 kilo na oto. O. Cały to pierdzieli w kosmos. Oczywiście, że tak. Po co nam w ogóle takie coś? Już tutaj dziergam go tutaj, zaraz go wydziergamy, także nie będzie. Pierdzieli tu w cholery w ogóle, po co do komu? Tak jest, nie będzie, nie będzie niczego. Koniec żartu. Wow, ale rzeczywiście. No. Chwila, to, to no. Trochę chwilę trwa. Ja wejdę na górę, bo tam na górze też jest trochę do obcięcia. To jest zamskoczne. No co ty? No, trochę ja. Trochę jest naprawdę. Ej, tutaj upadło. Na serio. Leci! Jakie tu szyby są grube, ktoś zrobił? Gdzie ty masz grubą szybę? No na górze, tu w sterowni są szyby. A, bo ty tam to tu ucinasz takie. No bo ja to też utnę tam, całe. Pierdzielać, halo. Patrz, i urwie następnemu, widzisz, no. Hejka. Pomagam. Nie wiem, gdzie jesteś, ale okej. Okay. Tu, na górze, nad tobą. A, tutaj, nie? Dobra, już widzę, dobra. No, stąd to ja tutaj utnę to w Trymiga. Pa, to dół teraz tam odetnij. Zaraz poleci. Trzeba, bo tu jeszcze dziergam. Kurczę. Kumam, dobra, kumam. Muszę to przedziergać wszystko, to wiesz, nie jest takie proste. Pyk. No weź to urwij, chłopie, urwij go tam porządnie. Jej! Wow! Okej! Okay. Paweł, spadłeś? Nie, skąd? Bo to nie spadło, nie? No ja spadłem, ale to nie spadło, wiem o tym. A, no to jakby to powiedzieć... Ten, to ja to może przechwycę, jak będę leciał, czy coś tam, nie? No, wiesz. O, jak rany. Jak to wyglądało, tak mi na łeb spadło. Wziął mi na łeb, to zrzucił normalnie, chamsko, nie, bezczelnie. Nie, ty tam ciąłeś tak ten, ciąłeś to. Jasne, najlepiej. Na spoko, łodzi. O nie, jak to pięknie poleciało. O, na szczęście minąłem się z tym. O. Wracam. Okej. Zaraz bynda. Czuję drobne skutki FPS-u. Nie, to może... 15 FPS-u. Ej, faktycznie, ale może... Mogłeś tam... to jednak skasować, wiesz? To był dobry pomysł. To ja tam lecę na dół, wiesz? Może no, jednak było ja tutaj tak zadbam o to, żebyś się nie nudził. Tutaj co? Zrobię jakieś takie rozwałki, ale jeszcze tego nie rozwalę, tak wiesz. Aha, okej. Okay. Jak już wrócisz, to po prostu będzie takie, o, na jedną rozwałkę. O, już aha. Się poprawiło tak chwilowo. Zobaczyłeś? 88. A. No? Może to ta winda tak psuje? Winda psuje. Gry. Olać windę. Nie, usunę tutaj coś na dole na pewno. Jasne, jak już tam jesteś, to szkoda by było, żeś nie usunął, nie? Wylądowałem. Czujesz FPS-y? No, 15 FPS-ów mam. Czym wylądowałeś? Windą. Windą na suficie? Nie, nie, windą na ziemi i to w złym miejscu. Aha, to niezłe lądowanie, Paweł. Naprawdę. Bardzo dobre lądowanie, ziom. Czy ja usunę to, co niepotrzebne? Te nasze niszczenie to jest takie odmurzczanie, nie? Dlaczego tak uważasz? Nieprawda, to jest bardzo kreatywne niszczenie. Murzczenie chciałem powiedzieć. Kreatywne murzczenie chciałem powiedzieć. Nie za bardzo. Nie odmurzczyło wcale. Już brzmi trochę, odmurzczyło trochę. Nie no, co ty? Skreatywizowało cię. Kreatywne niszczenie. No. Dobra, jest na jeden ten. Jeden. Klocuch? Klocek. Jak przyjdziesz, to można rozwalić śmiało. Już chwilę. Te płaskie tutaj, bo takie dużo płaskich takich leży właśnie, wiesz i... Kumam, kumam. Tak się tam napłaszczyły. Ja się porobiło takich kawałków. Ojejku. Okej, okay, hops. I lecę. Polu, Paweł. Czekaj, chyba źle wycelowałem, ale nie, zaraz zobaczę. Żadę jakoś. Nie, obok będzie, będzie obok. Będzie obok, nie uderzę. O. No idealnie, widzisz? Patrz, proszę bardzo. Już tam lecę, powoli, znaczy już tam jadę. Jedziesz po suficie? Tak, już cisnę po suficie. I... Sztuj! Okej, okay. Chwila, teraz wysiądź. Troszkę lagi chyba, co? Tutaj już siebie. Troszeczkę, ale to nie są jakieś duże lagi. To ale to było, czy... Windę. Nie, teraz się pojawiły. A, dobra, to ja spróbuję tutaj wyłączyć windę jeszcze szybko. O, stawiam na to. Ogarniesz i będzie cacy. Pomogło. No, wylądowałeś chyba na tym statku. Chyba tak. To bardzo dobra, pomogło. Teraz leci w dół.
Nieoceniona pomoc. Nie, to Pawła. Nie pomaga niestety. To wyrzuciłem windę, ale to nie pomaga. O, jest trochę lepiej. Nie, nie ma lipy, Paweł, chodź. Czekaj, szukam gdzieś tu wejścia jakiegoś. Zrób wejście, co będziesz szukał. Ups. Paweł, to jest... Cześć. Opa, rozwal ten ciemny. Taki... Tego ciemnego? Tak. Spadnę ze... Woo! Myślałem, że spadnę ze wszystkim razem, ale dobra. Patrz, okay. Chodź tu jeszcze. I tu też jest taki jeden ciemny. Też? Tak, i on też laguje strasznie. Trzeba go odciąć. Ale walnęło, nie? A gdzie jeszcze jest? Strona nam została. Tutaj. Jeszcze jest tutaj ta strona, dobra, już. To trzeba ładnie powycinać. Ładnie trzeba powycinać. Już rozpoznałem ten statek, ziom. Pyk. Możesz pożyczyć nożyczki? Co? No bo chcę wyciąć statek, a moje się stępiły już. No to nic nie poradzę, się. Mam tępe nożyczki. Że twój krasnal jest tępy, no. No mój krasnal jest przytępiony trochę, no. Co ci poradzę? Od odjeżdżenia windą w górę i w dół. Winda go stępiła, wiesz. A, wiem, wiem. Winda zmienia ludzi. Zmienia i to zmienia. No nie da się tu nic usunąć. Dobra. Wow! Oj, przepraszam! To jakiś drobny kawałek spadł. Spadł, to jest twoja wina. Czekaj, bo coś jest chyba nie tak. Co to się dzieje? Co jest grane w ogóle? Co się było? Stało w ogóle? Jakim cudem? Jak tu leciało jedno Weź za drugim, Weź to wypuść nie? wszystko teraz. Nie, nie, tam silnik. Gdzie? No tam na rogu. Tam! O nie! Ty, żyjemy. Dawaj, no. Ewakuacja na górę. Włączymy silniki drugie. Tam jest drugi zestaw silników na górze. Czekaj, idę. Biegnij. Oj, 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 czekaj, nóżki mi się badżą. Biegnij. No, tu z te nóżki. Poczekaj. Dobra, uratuję nas. Siedzę. Jestem na górze. Do, włączyłem silniki awaryjne. Psz, o, równa. dobra, okej. Okay. Myślę, że ten dół trzeba już rozwalić w cholerę, wiesz. Który dół? Czekaj Dawaj. Chwilę. Ten, co tam nie działa w ogóle. Poczekaj, zobaczmy, gdzie najbardziej można najlepiej odciąć. Bo tu jest na jeden przycisk. Jakiś guzik, nie? On jest na tym, to właśnie tym się usuwa. Nie, to światło. Ale popa, pa. A stąd nie widać tak do końca chyba. No chyba niezbyt. W jednym miejscu trzyma, wyżej się chyba trzyma. Tam wyżej się trzyma, no, to nie, wyżej. Tutaj nie. Tu. Nie, poczekaj, musisz dążyć. Nóżki mi się, nie mogę wejść. Dwa. Jeden. Ożysz, panie. Drzwi się zamknęły od razu, widziałeś? Poleciał. Ty, on lata jeszcze, pa! Gdzie? Pa, gdzie? Patrz, gdzie przez okno, tu! Patrz! Frunie! Bo nas jest! Patrz, trzeba go wyłączyć, bo nam zniszczy lot! Go! Weź go, wyrwij, no! Urwij mu coś, szybko, czekaj, Zrobię drzwi tutaj do Dobra, niego. Dobra, ja, ty lewo tnij, ja prawo tnij i ten. Dobra. I spotkamy się po środku, drzwi się zrobią. Dobra. Dobra. Teraz dół. Dobra, jest, mamy drzwi. Ten but, Dobra. But! Co ja? Kto skacze? Dobra, wbijamy tam. Jak to wbijamy? Ostrożnie, Paweł. Nie Jak ostrożnie? Skinę. Nie możesz po prostu tutaj zrobić dziury, o? I tu włączyć? Robię! Który, nie ten Wyłączam guzik. Mu te guziki. O, jest! Tyk, poszedł. Udało się. Sterowanie wyłączone. Oh. Na pewno jak spadnie, to nie będzie lagu. Na pewno nie będzie. Bo to, co jest na ziemi, to nie laguje. Jakąś antenkę. Co to jest takie śmieszne? To jakieś guziczki są, ale może lepiej nie klikać. Może coś, lepiej nie. Czy coś wyżej tu jeszcze jest? Supi. A, okej. Okay. Fajnie to nawet. Wiesz co, bo tu jest mało światła ogólnie rzecz biorąc. No tu ten. Nie wiem jak się czuje. Nie wiem jak się. O, tu jakieś rzeczy są u góry też. No? Tam był taki ten, taka antenka, ale wypsuła się. Coś się stało! Nie wiem. Jakiś silnik nam odpadł. Na pewno. Co to było? Nie mam żadnego pojęcia, nie wnikam w szczegóły. Jak to w ogóle zatrzęsło całym statkiem? Poczekaj, tutaj z tyłu, co to jest z tyłu? To silniki do przodu. Paweł! Co? No, mam na głowie co? O, jestem. Mam coś na głowie. Coś mam spadło. Całe życie na głowie, całe życie mam. I dziecko, i w ogóle tam. Życie, rodzina, dzieci. Rodzina, dzieci, wszystko masz na głowie. No. Wiesz, jak jesteś ten. Ojcem rodziny, no to wiesz, no niestety wszystko na głowie, na twojej głowie. Ojciec rodziny. Nawet. Nie głowa rodziny, to jest ojciec rodziny. Ja pierdzielę, ojciec rodziny. Ojciec rodziny, dokładnie tak. Jesteś ojcem rodziny, czaisz? Czujesz ty, gdzie jesteś? Weź się za robotę, ojcze rodziny. Ojcze rodziny, jesteś tutaj. Pa, niech to spadnie. A co ty wiesz? A, to. A tam były schody, wiesz? A, ty, tu jest jakieś wyjście, pa. O, patrz, co tu jest, odkryłem. Tajne przejście. Wow, magazyn. Magazyn. No, ile tu jest zboża. No, tu jest klamka, pa. Można zrzucać to. A, to można było wejść. Wziąłeś, patrz, te paterki. No. Widzisz, o, co, drzwi były? No. Były, to jest dobre słowo. Nie zauważyłem.
No ja też nie. Dopiero jak weszliśmy do środka, to dopiero przez ścianę weszliśmy, wiesz, tak standardowo, no to... O nie, tam są silniki. Nie, trzeba zrobić, żeby nie spadły, bo nie, będą to lagi. To tylne, wiesz, to nie ma... A, wiem, wiem, ale lagi, nie, rzucaj ich pojedynczo, nie! Mamy! To nie ja zrzucam, przecież. No to kto? No ryb... Jak to się jeszcze wisi? Nie wiem. No weź to urwij. O, jest, wyleci, widzisz? Nie, poleciało. Nie, no nie, nie możemy rzucać silniku, bo będą lagi przecież, nie? No wiem, wiem, wiem. Trzeba cały ten tył pierdzielić w jednym kawałku. Pa. No. To może szybko zanim spadną te silniki, które tam wypadły. To są wanny na górze. Ty, wanny? Tam była łazienka. Ej, tam jest łazienka. Czekaj, jak tam się wejść teraz? Tędy. Gdzie? Tu. Użyj drzwi. Hops, hops, hops. Wiesz, nie ma jak wejść, bo trochę jakby schody spadły nam. No trochę się rozpadły, ale trzeba ścianę tu, widzisz, jak zrobisz tą ścianę, tak? Tutaj tą miodną. Ej, coś tu się urywa chyba pod nogami, czy mi się wydaje. Nie, chyba tutaj urywam cały czas, czekaj tutaj, o tutaj widzisz. Kolowina. Kolowina. Jest! Wow. Schody działają! O, no, jestem. Działają. Czekaj, te drzwi trzeba zrobić, nie? O, wanna. O. Ja. Nawet kibelek jest. Nie, to mój. A, to twój kibelek. Chyba wypadł. No. Dobra. Czekaj, to trzeba urwać. Nie, poczekaj chwilę. Nie, no i usunęło się. Strasznie czekaj. O, tak. Tak. No urwij się, urwij go tam. Proponuję. Wanna leci. Łazienkę, bo zaraz nie tylko wanna poleci. Dobra, już wychodzę. Dobrze. Jestem. Oj! Dobra, widzę, rozumiem. Kumasz, nie? Czuję czaczę. Tak, jak prawdziwy ojciec rodziny. Ojciec rodziny. O, tak. Wow! Proponuję się ale cofnąć. Nas... Okej. Okay. Dźwignęło troszkę, troszkę dźwignęło, muszę ci powiedzieć. Co to jest? Co to? Nie wiem. To jest jakaś brama. Ej, tutaj patrz, coś tu jest. Patrz, widziałeś? Patrz tu. Co? Tu jakieś drzwi się otworzyły. No tak, mówiłem ci, chyba. To się nie klika. Co? Co mówisz? Ty, tu jest klamka. Pa! Pistolet? Wow, moja sypialnia. Tam jest twoja obok. A, ja myślałem, że to jest... Wchodzi się tędy. Myślałem, że pistolet. O, tu się wchodzi. Mam umywalkę. Sypialni? Ty, a tu jest jakiś guzik. Co on robi? Świeci się świetne, światełko. A u mnie się nie gaśnie światło w ogóle. Fajne, podoba mi się. Super. Coś naprawdę się postarał, ładnie się niszczy to. Ty, da się leżeć na wyrku. Pa... Jaki trup. No czekaj, no. Nie. Uważaj, jak będziesz wychodził. Oj. Bo niebezpieczne bardzo biuro. Masz brzydkie biurko. Nieprawda. Czemu tak mówisz? No bo wypadło. A. To nie jest twoje brzydkie. Krzesło gamingowe nawet spadło, widzisz? Gaming chair. Musisz reklamować je. Reklamować, bo się nie trzymało podłogi. Nie trzymało się podłogi, przeleciało, nie? Przeleciało podłogę ci. To niezłe. Wow! To były silniki pod moim łóżkiem. Tak? Wiesz? Pod twoim. Aha. Prawdopodobnie też. A, ty czarne to są silniki. Nie, to spoko, to taki nie potrzebuję, nie? Takich to ja nie potrzebuję przecież, czekaj. Czekaj, wchodzę z buta. Buta. Ej, drzwi ci wychodzą. Dobra, trzeba drzwi ci wyszły, usunąć. Wiesz? No. Co usuwasz? No całą tą część, tak, z tamtej strony, wiesz? A. Wiesz, tak skromnie, nie? A, dobra, okej. Okay. Nikomu to nie powinno przeszkadzać, że tu będzie brakowało tam kawałeczka. Nie, stateczku. Słuchaj, ta ściana nie była potrzebna, od zawsze. No, zawsze... od zawsze była niepotrzebna, kompletnie, naprawdę. Idę sobie, chciałem wejść do łazienki, a tam w ogóle ściana... Jakie silniki są jeszcze, wiesz? O nie, bo tu jest fotel pilota, to trzeba to tak odciąć, żeby tylko dół odciąć, wiesz? Dobrze. Bo tu fotel pilota powinien jednak zostać na miejscu. Nie no, fotel pilota, wiesz, no. Może się przydać, no. Pilota nie mamy, to nie potrzeba. No, tylko że wiesz, tam guziki wszystkie, to się wyłączy, więc spadniemy, nie potrzebujemy. Nie, nie, ale jak pilota nie ma, to i tak, wiesz, nie ma sensu, nie? Nie ma sensu żyć. Co? Aha. No usuń, że cokolwiek, no. Kurde. Czekaj, drzwi ci wypadły znowu. O, dobra, już, co tam robisz? A, tą całą usuwam część. Usuwam cokolwiek, ale nie mogę usunąć w ogóle. Tam dół musimy usunąć. Tam dół. Tam dół. Mhm. No już osoń. Tutaj, już ciapkam tutaj. Jo, pierdziel. Ty usuwasz sobie, nic nie mogę usunąć. Nieprawda. Do środka.
Ja też wejdę chyba tam do środka, muszę wejść tam skoczyć. No, trzeba tu usunąć troszeczkę. Troszeczkę więcej trzeba usunąć. Tam coś jeszcze podłączone jest? Masz jakiś ten guzik? Znaczy no, w sensie jakiś klocek? Bo mi to klocków zaczyna brakować. Nie, z mojej strony. Nie odpadniemy tak szybko, spoko. Stawię na samym środku parę klocków. Powinno być spoczy. Znaczy wiesz, ja nie wiem, które będę usunąć. Usuwam tutaj cały czas, wiesz. Tam zostaw gdzieś pojedynczą sztukę. Bez sensu, po co? No, żeby... żeby co? Żebyśmy nie spadli razem z tym. Może. Nie, no dobra, spoko, to tam coś zostawimy, nie? No. Może być dość ważne, nie? Dla nas. Dobra. Dobra. A tam szyby? Co się porobiło? Dobra, można to wypierdzielić chyba jednak, wiesz? Te środkowe. Pyk, usuwamy. Ej, a tu silniki są jakieś, wiesz o tym? No są, są, ale no, są... Ale niepotrzebne, mówisz? No, ujejciu. Co? Ej, poczekaj, bo ja nie wiem, gdzie stać jeszcze. Już nie wiem, gdzie stoję. Na czym ja stoję jeszcze, jakim cudem? Tu się pewnie trzyma gdzieś coś. Tam, na szybach się trzyma. To pewnie te uszczelki jeszcze trzymają, wiesz? Na pewno. Te uszczelki takie... Teraz takie uszczelki te chińskie robią, wiesz, że one fosforyzują w nocy i trzymają cały czas. Aha. No, brzmi wiarygodnie. A, to schody się mogą też trzymać, wiesz? A, faktycznie. Usuńmy schody, faktycznie. Schody nie są konieczne. Po co komu schody? Weź się opanuj, bo moje nożyczki nie działają. No, zauważyłem, że bardzo mało rzeczy działa w ogóle. Ciekawe. To już szkła muszą tam być. Tam. Tutaj. Ja pierdzielę, jaki tu jest bałagan. To jest niemożliwe. Co to trzyma jeszcze? Szyby. Szybka? Szyby na pewno. Strasznie dużo szyby. Strasznie. Widzicie, ile tu jest szyby? Ja grupa pierdzielę. Sprawa, to ja tam wejdę do środka. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Poczekaj, ja widzę. Ale tym można tu odciąć, o, jak klikniesz tu i tu. Bo to, no. jeszcze wisi. Mówisz, że odpadnie już wszystko wtedy? Poczekaj, coś tu jeszcze. Jeszcze coś tu jest. O, już chyba wiem. To trzeba odciąć, patrz. Tutaj, to. Widzisz? No rzeczywiście. Nie wiem, czemu jeszcze nie spadam. Co? A, wszystko spada. Rozumiem. Jak? Ja myślałem, że jestem na statku. Ja biegnę po tym statku, on spada. Jak to możliwe? Jak wszystko spada? Co? Cały statek spada, czy tylko spada to, co odciąłem? Ja już nie wiem, co spada, to chłopie. Ale znalazłem to, co ten trzeba było odciąć. Na pewno odciąłem coś i coś spada. To się wszystko przechyla, wiesz? Tak? A, czyli to tak nie do końca jeszcze spadło. Okej, teraz nie będzie spadać. O, widzę! Już spadam! Widzę, leci! Kręci się! Ja myślę, że to już powoli musimy kończyć ten odcinek. Chyba tak. Zanim to spadnie, bo inaczej jak spadnie, to podejrzewam, że tak zlaguje, że nawet nie wyłączę gry. Może tak być. Także tym symbolicznym akcentem dziękujemy, mam nadzieję, że wam się podobało niszczenie. Podsyłajcie więcej, będziemy niszczyć. Trzymajcie się, pa pa. Cześć!